smok, co? On chodzi ogonek. Nie. Dobry urzędnik to martwy urzędnik. Urzędnik jest to, istota narodzona, jak kleszcz, jak roztocz, który w założeniach ma służyć, jest sługą, urzędnik jest sługą dla narodu, dla ludzi. Ale niestety, jak przechodzimy do urzędu, to on traktuje nas, petentów, którzy płacimy na jego wykształcenie, na jego utrzymanie, na jego samochody. I on nas traktuje jako służących, powiem wprost, jako niewolników. I przez 3 rozbiory nie dokonali tego zaborcy. Nie dokonali. To, co w przeciągu kilkunastu lat, to, co dokonali właśnie zaborcy. Po okrągłym stole. Przeskoczył przez płot, zrobili z niego ołwał. Jak to się zaczęło? I naród, ukształtowany już przez elementarza Falskiego, wolnomularza, czyli masona, przez 72 lata tworzył elementarz dla polskiego narodu. Ja też się uczyłem z jego elementarza. Naród został tak ukształtowany przez szkołę, przez nauczycieli. Ja na przykład w swoim życiu spotkałem tylko trzech prawdziwych nauczycieli na setki. Większość z nich nie powinna obornika przerzucać, a co dopiero edukować, przygotować ludzi do życia, do współżycia, do więzi. Rozbicie więzi, rozbicie spójności. I to fantastycznie po II wojnie światowej zrobiła komuna. Specjalnie zaburzana i likwidowana jest nasza tradycja, nasz folklor, nasze więzi, o czym wcześniej wspomniałem. Bo najważniejsze jest więź. Co to jest więź? Więź to jest porozumienie kilku osób. Oczywiście oni mogą się ścierać, ale w więzi ludzie dochodzą do pewnych wniosków. No i co z wniosku wychodzi? Rewolucja. Tylko rewolucja może pokonać bandziorów rządzących. Najgorsze jest w rewolucji to, że rewolucjoniści to są przecież bandziory. Są ludzie uczciwi. A zawsze tu tysiące pomidorów znajdzie się taka, która zrazi resztę i ten dobry pomidor ostatni zostanie zarażony. No i dupa. Dlaczego jest tu źle? Dlaczego ludzie, mimo że walczą o swoje prawa, nie mają żadnych praw? Dlaczego żyją w państwie bezprawia? Dlaczego nic nie mogą zrobić, mimo że prawo funkcjonuje na papierze? Dlaczego bandziory, którzy krzyczą, jesteśmy tu po to, żeby walczyć o wasze prawa, są bandziorami, reprezentantami prawa w kraju bezprawia? Jest to nieprawdopodobne. Zawsze będę kochał mój kraj, Polskę. Kocham ten kraj, mimo że już jest praktycznie go nie ma. Ale zawsze będę. Urodziłem się Polakiem, urodziłem się warszawianinem. Kocham ten kraj, kocham polską przyrodę, kocham Polaków. Bo urzędnik decyzyjny nigdy nie podejmie prawej decyzji w stosunku do obywatela. Nigdy, bo to jest przeciwstawne do ich polityki. Znaczy ja, mówiąc urzędnik, w moim dekalogu, to urzędnik równa się polityk. Polityk równa się urzędnik. To jest to samo. Urzędnik zaczyna się od zwykłego urzędnika, który coś tam w urzędzie pisze, a kończy się na panu prezydencie. To są urzędnicy. Jest coś, co mogłoby to ograniczyć. Zabronić, ukarać. Jest to sąd. Ale sąd w naszym kraju to jest coś gorszego jak sąd kiblowy. Sąd kiblowy to był w czasach NBP. W latach 44. No tam po 53 też jeszcze były sądy kiblowe. Przyjeżdżał pan prokurator, pan sędzia do kazamatów i na kiblu, siedział na kiblu na przykład oficer AK i oni w ciągu kilku minut wydawali wyrok. To są sądy kiblowe. Tak samo działają i sądy w Polsce. Znaczy nie generalizuję, bo jest wśród nich, spotkałem kilku sędziów prawych, ale dla całości to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Jest to
promil promila, także nic nie wnosi, nic nie zmienia. Jest to straszne, bo to jest ostateczna tak jakby instancja. Pieniądze, które są marnotrawione przez urzędy, to są tak potworne pieniądze, że można byłoby zrobić z... Szwajcaria to jest mało. Z takiego kraju, jakim jest Polska. Kraj, w którym prawdziwi patrioci umierają w głodzie, a ludobójcy, tak jak Salomon Morel, tak jak Wolińska, zdechły te bandziory nie tak dawno. Znaczy, 2007 Salomon Morel, ludobójca, kilka tysięcy osób na swoim koncie. Fajne rzeczy robił w swoim obozie, był komendantem w Łabinowicach. Układał takie puzzle z ludzi żywych i co byli na dole, to umierali. Taką układankę robił, taki kwadrat. On brał ponad 10 tysięcy złotych co miesiąc od naszego skarbu państwa. A taki Jakowiec, który mordował Sowietów i Niemców, dostaje śmieszną emeryturę głodową. Ubecja cała, esbecja, bandziory do tej pory otrzymują potężne uposażenie. A ludzie, którzy walczyli o prawa w tym kraju, o godność życia swoich potomków, są traktowani jak świnie, jak bandziory. A bandziory są traktowane jak ludzie prawi. Przykład człowieka z Legnicy, który pomagał bezdomnym i za darmo oddawał im chleb. Skarb państwa ukarał go kwotą, no nie pamiętam dokładnie, tam było coś poniżej 300 tysięcy złotych. Musiał to zapłacić, bo musi. Zlikwidował firmę, zatrudnił się w innej firmie. Człowiek, który wyszedł z sercem, z serdecznością do ludzi potrzebujących. Ten sam skarb państwa, który zasądził mu te pieniądze do zapłacenia, czyli na zrujnowania jego, do legnięcia jego w gruzu, umorzył miliardowe kwoty bandziorom przy reprywatyzacji, czyli przy złodziejstwie naszego majątku narodowego. I ci ludzie zasiadają dzisiaj w Parlamencie Unii Europejskiej. Dobry urzędnik to martwy urzędnik.